prawie wszystko, co jest zawarte w tych słowach, które codziennie powtarzamy. Zostało tutaj jakoś przypomniane. Chodzi tylko o to, ażeby to nie były słowa, tylko żeby to było przeżycie człowieka. Przebaczenie Boga Ojca jest nieograniczone, dlatego że On jest miłością. Syn Boga odkupił każdego człowieka, czyli Jego dzieło odkupienia też jest nieograniczonym przebaczeniem. Ograniczenia w przebaczeniu mogą wystąpić ze strony człowieka, gdy ten nie przeprosi Ojca albo nie poprosi o przebaczenie, albo zamknie swoje serce na ofiarowaną mu łaskę odkupienia. Bóg jest przebaczeniem, bo przebaczenie to jedno z imion miłości. Słusznie ksiądz proboszcz powiedział, człowiek jest stworzony na jego obraz i dlatego jest zdolny do przebaczenia. Przypomniał nam również ksiądz Leszek radosną prawdę, że mogę przebaczyć temu, kto mnie zranił. I bardzo dziękuję za to przypomnienie, że jest my. My możemy przebaczyć tym, którzy nas ranią. Ta prośba jest w liczbie mnogiej, bo jest prośbą Kościoła. A więc nawet taki człowiek, który nie umie przebaczyć bliźniemu, może ją razem z Kościołem odmawiać. Nie powinien rezygnować z tych słów, bo razem z Kościołem prosi również, aby on umiał przebaczyć. Ja mogę dodać, że czasami za pokutę powiedziałem, proszę zamiast wieczornego pacierza powiedzieć tylko 3 razy, Ojcze, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I po tygodniu przychodzi do mnie ten penitent i mówi, proszę mi zmienić tą pokutę. Ja pojadę do Częstochowy za pokutę. Ale ja tych słów nie potrafię, bo ja mu nigdy nie przebaczę. Ja proszę Pana Boga, żeby mi też nigdy nie przebaczył. I tu jest to piękne ukazanie, że to jest modlitwa Kościoła i wtedy, kiedy człowiek ma kłopoty, to jednak powinien słowa, których nauczył nas Jezus Chrystus, przekazywać Ojcu. Te słowa modlitwy pańskiej wyznaczają odcinek ostrego frontu walki z Kościołem. I Kościół zawsze tu wygrywa przez przebaczenie. Każdy męczennik przebacza tym, którzy go mordują. A jest to zwycięstwo jednego z członków Kościoła Chrystusowego.
Prześladowanie jest przed nami, dlatego ja o tym mówię wyraźnie. Czas prześladowania Kościoła jest obfity w łaskę czytelnego świadectwa żywej wiary męczenników i sterej racji. Dla Kościoła jest czasem błogosławionym. Oczyszka, czas prześladowania, oczyszka Kościół z członków, którzy mają słabą wiarę, albo którzy mają fikcyjną wiarę. Tych ostatnich dzisiaj jest bardzo dużo. Prześladowanie zapala przebaczającą miłością, jaką płoną serca męczenników. I dlatego ostre prześladowanie Kościoła jest dla Kościoła czasem szczególnej łaski. Proszę się tego nie bać, tylko prosić Pana Boga o to, abyśmy złożyli świadectwo naszej wiary. W tej prośbie są dwa wątki, które też zostały zasygnalizowane. Pierwsze, ja przebaczam, a ten, który mnie zranił, dziękuję mi za przebaczenie, a nawet po tym spotkaniu potrafimy budować most wzajemnej miłości. Ale bywa, że nie przyjmuje mojego przebaczenia, a nawet potrafi je wykorzystać do kolejnych uderzeń we mnie, domagając się, abym mu ciągle przebaczał. Masz przebaczać 77 razy i kopię go w tyłek. Sytuacja, ja byłem świadkiem tego. To jest interpretacja. I wtedy trzeba wiedzieć, że tą postawą zajmują się psychopaci, którzy leczą, pochylają się nad psychopatą. U psychopaty jest właśnie to. Ty masz przebaczać, a ja cię mogę 77 razy ranić. A drugi wątek tej samej prośby, też tutaj już zasygnalizowany, to ja zraniłem i ja proszę o przebaczenie. Moja prośba może być przyjęta i wtedy dziękuję za to, że mi przebaczył. Ale może być nieprzyjęta. I on, mimo że ja okazuję mu przebaczenie, absolutnie się nie zgadza na to przebaczenie. Ja tobie nigdy nie przebaczę. To są słowa, które znam z doświadczenia. I to wtedy odsłania, że ten człowiek nie może być kochany miłością bliźniego. Jest moim nieprzyjacielem, wrogiem. Umiejętność przebaczenia wewnętrznego to jest to, że ja, moje serce nie może bić nie przebaczając, ale nie mogę mu okazywać tego przebaczenia, bo wykorzystuję jako nieprzyjaciel do następnych uderzeń. Pan Jezus daje mi tu przykład tego, że On przebacza im w sercu, ale nie okazuje im przebaczenia. Tym, którzy Go mordują. Tylko prosi Ojca Niebieskiego głośno: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To jest właśnie to, wewnętrznie, przed Bogiem. To jest spotkanie modlitewne. A okazywanie im przebaczenia bezpośrednio, tego nie ma w Ewangelii. Jeżeli to jest wróg, to on będzie wrogiem dalej. I między innymi słysząc tą modlitwę, setnik, który był dowódcą plutonu egzekucyjnego, powiedział:
to prawdziwie Syn Boga. On wykonał setki wyroków, ale takiego więźnia, który prosi Boga, ażeby przebaczył, czyli żeby nie karał za to, że jego mordują. A teraz pozostaje nam jeszcze ten jeden element, o którym rzadko kiedy się mówi. Chodzi o przebaczenie samemu sobie. Jest wielu ludzi, którzy żyją przebaczeniem Boga i przebaczeniem tych, których skrzywdzili, a sobie przebaczyć nie umieją. Z punktu widzenia praktycznego ta forma przebaczenia jest najtrudniejszą. Z punktu widzenia praktycznego to jest często nie do wykonania. To jest głęboka rana nieszczęśliwego człowieka, z którą życie jest trudne. Bywa, że ta rana jest przyczyną wielu poważnych chorób, tak psychiki, ciała, jak i ducha. Zraniony nie umie sobie przebaczyć. Dotykam ważnej prawdy, która pozwala spojrzeć na własny grzech jako nie tylko na obrazę Boga, lecz na bardzo ważną lekcję w życiu. Przez grzech człowiek odkrywa, kim jest i na co go stać. Jeśli bierze odpowiedzialność za swój grzech, to prosi Boga, by umiał mu wynagrodzić. A wtedy Ojciec Niebieski udziela łaski wynagrodzenia, które staje się wielkim dobrem. Wielką Sobotę Kościół modli się słowami: błogosławiona wina, skoro ją gładzi tak wielki odkupiciel. Błogosławiony grzech. Nie byłoby dzieła odkupienia, które jest wielkim wynagrodzeniem Ojcu Niebieskiemu, gdyby nie było grzechu Adama. On i Ewa przyjęli przebaczenie Boga i przyjęli skutki swojego grzechu, ale przez wynagrodzenie, które było dziełem Chrystusa, odkupieniu, po pokucie zostali zaliczeni do grona świętych. Miało to miejsce, gdy przebaczyli sobie, bo skoro im Bóg przebaczył, to i oni wzajemnie sobie przebaczyli. Nie tylko Adam Ewie, Ewa Adamowi, ale przebaczyli również sobie. To przebaczenie umie spojrzeć na grzech jako krzywdę wyrządzoną Bogu, sobie, a często również drugiemu człowiekowi. Ale ten grzech jest głośnym wezwaniem do wynagrodzenia krzywdy przez możliwie dokładne wypełnienie woli Ojca Niebieskiego. Boga można przeprosić i dalej grzeszyć. Wtedy nie ma mowy, by grzech był godziną łaski. Jest tylko rozbitą szklanką, a spowiedź to posprzątanie jej szczątków i wrzucenie ich do kosza na śmieci. I radość, że sprawa wreszcie zakończona. Można więc o grzechu zapomnieć. Wtedy człowiek łatwo przyzwyczaja się do tłuczenia kolejnych szklanek. Takiemu człowiekowi nawet do głowy nie przyjdzie potrzeba przebaczenia sobie, co jest wezwaniem do nawrócenia i wynagrodzenia. Ten, kto chce wynagrodzić, nie tylko przeprasza za swój grzech i dziękuje za przebaczenie, ale mówi Bogu: Ojcze,
Ja za tę zniszczoną szklankę postaram się o piękną zastawę stołu i dziękując za Twoje przebaczenie, urządzę ucztę dla 12 osób, zapraszając i Ciebie. To będzie moje wynagrodzenie i wdzięczność, że nawet mój grzech może być godziną łaski i mojego nawrócenia. Takich ludzi, którzy umieją sobie przebaczyć, ja osobiście znam wielu. To ci, którzy przeżywają nawrócenie i mówią o nowym narodzeniu. Wynagrodzenie jest niezwykle twórczą siłą. Ksiądz, którego podziwiałem, powiedział: mój grzech trwał godzinę, a moje wynagrodzenie Bogu trwa 50 lat. Ile dobra, jakim on ubogacił tysiące ludzi, ta ilość jest zdumiewająca, szokująca, a znana tylko Bogu. Bo motywem jego niezwykle trudnych zadań, które podjął, to było wynagrodzenie Bogu za godzinę grzechu. Podobnie pielęgniarka, podziwiana za swe poświęcenie. Obserwowali ją lekarze, jak podchodziła do umierających. Mówiła: skrzywdziłam pacjenta. Będąc na praktyce, pomyliłam lekarstwo i nie dało się pacjenta po tym lekarstwie już odratować. Zrezygnowałam z małżeństwa, z rodziny i postanowiłam towarzyszyć każdemu pacjentowi aż do śmierci. I to jest jej wynagrodzenie, a jest już pielęgniarką, emerytką. Życie. Tysiące pacjentów, którzy czekali na to, żeby ona była w godzinie ich śmierci. Nawet lekarz mówił: a wie pani, ja bym chciał, żebym umierając, żeby pani była przy mnie. Bo ona promieniowała tym Bożym pokojem, w który wchodzi umierający. Dziś rzadko się mówi o wynagrodzeniu. Poprzestaje się na sprawiedliwości szklanka za szklankę, oko za oko. Tymczasem szansą człowieka, który popełnił grzech, jest przebaczenie i błogosławieństwo Boga, które pozwala za rozbicie jednej szklanki urządzić salę biesiadną z piękną zastawą dla tysięcy osób. Mam nadzieję, że te obrazy, a nawet przykłady, pomogą wam spojrzeć na własny grzech jako na błogosławioną winę i na dokonanie po grzechu dzieła wynagrodzenia. Brak przebaczenia sobie to wielka tragedia. Szatan nie umie sobie przebaczyć. On wie, że Bóg jest przebaczeniem, ale jego pycha uniemożliwia mu podpisanie się pod grzechem. Nie bierze odpowiedzialności za swój grzech w tym znaczeniu, aby Ojca Niebieskiego przeprosić. Jego grzech nie jest błogosławioną winą, jest przekleństwem. On zabiega o to, aby ludzie nie szukali przebaczenia, czyli nie brali odpowiedzialności za własne grzechy. Ten, kto nie umie sobie przebaczyć, żyje w strasznym świecie, z którego nie ma wyjścia.
Aby obraz był pełniejszy, zwrócę uwagę, czy przypomnę, że w tej sytuacji nie dziwi to, że brak przebaczenia często jest powodem różnych chorób ciała, psychiki, ducha. Brak przebaczenia sobie zamyka sumienie na głos Boga, zaciemnia rozum, osłabia wolę, uniemożliwia sercu pracę w rytmie miłości, bo ten, kto nie przebacza sobie, nie umie siebie kochać. Nie umie kochać siebie takiego, jakim jest. Tymczasem miłość siebie jest warunkiem miłości drugiego. Już w Starym Testamencie czytamy: miłuj bliźniego jak siebie samego. Mam na uwadze wasze szczęście, które jest obecne w przebaczeniu sobie i wynagrodzeniu za grzechy, nie tylko swoje, lecz i cudze. Przypominam, że za każdy grzech jest sprawiedliwa kara, którą trzeba przyjąć. A jeśli Bóg ją przebacza, to dlatego, że karę za grzesznika poniósł Jezus oraz ci, którzy Jezusa kochają i przyjmują cierpienie, ofiarując je za zbawienie innych. Co innego są skutki grzechu. Za nie też trzeba brać pełną odpowiedzialność i jest to jasno wyrażone w dziejach Adama. Skutkiem jego grzechu była śmierć, nie tylko jego, lecz wszystkich potomków. Drugim skutkiem jest grzech pierworodny, czyli utrata łaski uświęcającej. Z tymi skutkami grzechu mamy do czynienia do dnia dzisiejszego. Jezus jako potomek też poniósł śmierć. Jego mama też umarła, choć drogą nadzwyczajnej łaski została niepokalanie poczęta, czyli wolna od drugiego skutku grzechu Adama. Mocno podkreślam, że przebaczenie dotyczy winy, a nie kary, czyli jest znakiem pojednania z Bogiem, ale nigdy nie wymazuje z pamięci popełnionego grzechu, ani nie zapomina o jego skutkach. Wręcz przeciwnie, za te skutki człowiek bierze pełną odpowiedzialność. Ja to kiedyś przeżyłem, kiedy zobaczyłem, że ten grzech mój to teraz trzaskana szklanka, nic nie zrobię, nie naprawię. No to do kosza. A Pan Bóg mi mówi: do kosza? Weź tą szklankę rozbitą, ten twój grzech i złóż w moje miłosierne ręce, a ja ci przebaczę i zamienię tę rozbitą szklankę w taki przepiękny brylant przebaczenia. I wiesz, ty z tym brylantem przebaczenia będziesz chodził przez całą wieczność. I ludzie będą się pytali: ja? A skąd takie bogactwo? A no właśnie, bo to jest przebaczenie mojego Ojca moich własnych grzechów. Błogosławiona wina na tym polega. Przykładowo podam, jakie są skutki zamordowania dziecka w łonie matki. To jest uniemożliwienie powstania tego dobra, jakim poczęty człowiek mógł ubogacić świat. W ludzkiej logice jest to całkowita tajemnica. Mówi się o śmierci dziecka, o aborcji, a nie mówi się o jej konsekwencjach. Bóg nas nasądzie dopiero, temu, kto zabija dziecko, odsłoni. Popatrz się, ile dobra miał ten syn, ta córka, albo to poczęte dziecko, jeśli to jest rozmowa z lekarzem. Popatrz się, zobacz, a tyś
uniemożliwił ubogacenie świata przez tego człowieka. Wtedy człowiek weźmie odpowiedzialność, bo musi, za to, za ten brak dobra, to jest jego wina. Zobaczy, co uczynił. Sygnalizuje skutki grzechu. Tak jest z każdym grzechem, nie tylko z mordowaniem dziecka. Każde kłamstwo, kradzież, cudzołóstwo, oczernienie drugiego ma swoje skutki. Grzech, wina, kara za grzech i przyjęcie skutków grzechu to są cztery istotne elementy odpowiedzialności człowieka oraz wielka przestrzeń przebaczającej miłości, o której dzisiaj mówimy. I jeszcze trzeba dotknąć samo usprawiedliwienia, które często występuje u tych, którzy nie umieją sobie przebaczyć. Oni często uzasadniają swe postępowanie tym, że nie mieli innego wyjścia i wybrali grzech jako dla nich najlepsze rozwiązanie. Dopiero później zorientowali się, że więcej na nim stracili niż zyskali. A o tym, co stracili, nie chcą mówić ani z Bogiem, ani ze sobą. Jeszcze częściej ten, kto nie umie sobie przebaczyć, zrzuca winę na innych. Jest to znana droga samousprawiedliwienia, którą łatwo rozpoznać, słuchając oskarżeń winnego, rzucanych pod adresem ludzi z jego otoczenia albo dostrzeganych na ekranie telewizora czy komputera. Ile tam jest winy, ile tam jest winy. A to jest obwinianie innych, zamiast się pomodlić za tego aktora, który taką rolę gra i za to, co jest przedstawiane, to jest samo usprawiedliwienie. Kto umie sobie przebaczyć, nigdy się nie usprawiedliwia, tylko dziękuję za to, jak wiele na swoim własnym grzechu się nauczył. I jeszcze jedna prawda, która dla was może być też takim zaskoczeniem. Jest w Polsce doskonale znane sformułowanie. Bóg przebacza zawsze. Człowiek czasem, a natura nigdy. Człowiek ma panować nad widzialnym światem, ale musi szanować prawa natury, bo jeśli je naruszy, to natura wcześniej czy później się zemści. Ta zemsta natury jest przedstawiona w języku biblijnym w formie potopu oraz ogień, który spada na Sodomę i Gomorę. To są również epidemie, trzęsienia ziemi. O tym, jak natura nie przebacza, świadczą wszystkie wypadki drogowe, w których ktoś zlekceważył, na przykład ograniczenie szybkości. Prawo drogowe zasadniczo ma na uwadze prawo natury. To samo dotyczy ryzykownych wspinaczek wysokogórskich czy nurkowania. Na tych szlakach łatwo zlekceważyć prawo natury, a ono mści się kalectwem lub śmiercią, która jest prawem natury. Istnieje też otwarte pytanie, ile chorób jest zawinionych przez człowieka przez zlekceważenie prawa natury dotyczącego zdrowia. Sam od młodości mam kłopoty z zatokami, bo szalałem na rowerze bez osłony czoła i twarzy. Natura mi nie przebaczyła do dnia dzisiejszego. I przy tej okazji stawiam pytanie, ilu ludzi się spowiada z tego, że sobie szkodzili na zdrowiu? W jaki sposób? To tysiące sposobów. I że sami dźwigają ciężar grzechu, skutków grzechu.
popełniony grzech 50, 60, 70 lat temu. Ile umie zamienić to kalectwo lub cierpienie na dziękczynienie za lekcję, jaką zaliczyli w życiu? Pytanie otwarte. W tym tygodniu spotkałem człowieka, który swoją nieuleczalną chorobę nazywa czasem błogosławionym. Jesteśmy świadkami daleko idących interwencji w prawo genetyki. Jaka będzie forma zemsty natury, my tego nie znamy. Ale trzeba wiedzieć, że natura nie jest winna, tylko człowiek, który w imię źle rozumianej nauki ingeruje w genetykę roślin, ryb, ptaków, zwierząt i człowieka. Częściowo sygnalizował to profesor Mirek, mówiąc o chlebie powszednim, czyli pokarmie, jakim się karmimy. Ja mówię o tym w świetle rozważanych słów. Ojcze, przebacz nam nasze winy, jako my przebaczamy naszym winowajcom. Jest przed nami bardzo trudne zadanie przebaczenia sobie oraz mądre oczekiwanie na zemstę natury, której prawa muszą być szanowane, a na wielką skalę są łamane. Powtarzam, natura nigdy nie przebacza. Jednym ze skutków łamania jej praw będą wielkie epidemie i ostatnia zamieniona w pandemię jest zapowiedzią tego, co nas czeka. To moje krótkie zasygnalizowanie tematyki jednego z wezwań naszego codziennego pacierza. Tematyka tej modlitwy, czyli rozmowy z Ojcem Niebieskim, jest wyjątkowo bogata i obejmuje całość naszego życia, tak indywidualnego, społecznego, jak i życia środowiska, jakim tętni nasza planeta. Powtarzam, jest to modlitwa Kościoła, odsłaniająca jego podejście do Boga i środowiska. Poganie nie znają tej modlitwy, nie mają klucza rozumienia zadań w Kościele i zadań Kościoła. Przed nami jeszcze dwa tematy. Ojcze, nie wódź nas na pokuszenie. Wielkie zagadnienie pokusy. I drugi temat. Ojcze, zbaw nas od złego. I to będzie wykład na temat szatana. Grzechu nie trzeba się wstydzić. Trzeba się umieć do niego przyznać przed Bogiem i przed sobą. Czyli należy wziąć za niego odpowiedzialność i za każdy grzech umieć wynagrodzić tak, aby ten grzech mógł być nazwany błogosławioną winą. W pełni rozumieją to, jak już wspomniałem, konwertyci ewangeliczne. Nawróćcie się, na tym polega. Każdy z nas potrzebuje nawrócenia, które polega na sztuce przebaczenia sobie i wejścia na ścieżkę wynagrodzenia. A na zakończenie przypomnę katechizmowe 5 warunków sakramentu pokuty i pojednania. Rachunek sumienia, czyli nazwanie swojego grzechu po imieniu. To jest rachunek sumienia. Żal za grzechy, czyli wzięcie odpowiedzialności za grzechy, prośba skierowana do Boga i do skrzywdzonego o przebaczenie. Żal doskonały jest zawsze połączony z przebaczeniem sobie, bo jest aktem miłości Boga, siebie i bliźniego. Wyznanie przed Bogiem i spowiednikiem, o ile to jest możliwe, bo niedługo skasują spowiedź, to nie ulega wątpliwości, jest to już zapowiedziane, trzeba się z tym liczyć. Ale potrzeba terapii. Dzisiaj była u mnie lekarka, którą znam już z 40 lat, emerytka, i mówi tak,
tak mi brakowało przez te miesiące, jak byłem chory, spotkania, bo rozmowa z księdzem to jest taka terapia ducha, no, terapia. I to jest spowiedź, i to jest terapia. I z tej terapii człowiek wierzący nigdy nie zrezygnuje. Oni mogą pod różnymi pretekstami, prawda, zamykać drogę do spowiedzi i mówić, że wystarczy do psychologa. Nie. Terapia ducha to jest właśnie spotkanie, w którym człowiek widzi siebie, może spokojnie porozmawiać i odkrywa dotknięty łaską, co to znaczy przebaczenie ze strony Boga. Kolejny, mocne postanowienie poprawy, które polega na porzuceniu grzechu. Bo trzeba zrezygnować z grzechu. To nie można tak mówić, że ja mogę codziennie rozbijać 10 szklanek. Nawet jeśli to są, jak słusznie przypomniał tutaj, grzechy powszednie. To nie tędy droga, to nie tędy. Mocne postanowienie. I wreszcie jest zadośćuczynienie, czyli wynagrodzenie. Ten ostatni warunek jest znakiem przebaczenia sobie. To jest ważne, ponieważ dzisiaj ten piąty warunek jest utożsamiony z pokutą, którą zadaje ksiądz. Pokutę odmówiłem. A to chodzi o wynagrodzenie. Może być pokuta odmówiona, ale jak ja kogoś skrzywdziłem, to ja mu muszę wynagrodzić. To nie wystarczy się wyspowiadać i zmówić za niego 3 razy zdrowaś Mario. To nie wystarczy. Zostało to tak przekazane w katechezie. Czyli to, co powiedziałem, to się łączy dokładnie z tym ostatnim warunkiem, czyli z wynagrodzeniem Panu Bogu za mój grzech. Do tego stopnia, abym mógł powiedzieć błogosławiona wina. To jest niesamowita radość dobrej nowiny, którą tutaj nie tylko przekazujemy, ale żyjemy. Spoglądam na zegarek i wiem, że już pół godziny to jest rzeczywiście długo jak na mnie, no ale proszę mi wybaczyć, że tak długo. Jest to bardzo aktualne i myślę, że będą pytania, kiedy tu siądziemy, ale wcześniej trzeba odpocząć, bo dawka jest za mocna. Zapraszam na herbatę, bo to jest przygotowane podobno.